I znowu tutaj, proszę Państwa, czerwony dywan rozłożony specjalnie dla Anny Lewandowskiej, która do nas przybyła z garstką newsów. I oczywiście jest frajda, bo frajda uwielbia ten dywan. Jak tylko się pojawia tutaj, to ona zajmuje to centralne miejsce. To prawda, ona lubi, jak jest mięciutko i jak jest dobre towarzystwo. Dzień dobry, Ido. Dzień dobry Państwu. Właśnie mówię dobre towarzystwo. 7 milionów dolarów dochodu. Nie mogę wyobrazić się, no to prawda. A ty, moja królowo, ja wrócę w kolejnym czerwonym dywaniu. Dla Państwa będę miała garść fantastycznych informacji. Królowa czerwonego dywanu, rzecz jasna, że wróci. Rzeczywiście złożyła życzenia, no wiesz, ona też jest cudowną mamusią, żeby nie było. No dobrze, dzisiaj w programie będzie bardzo fajny temat o białych sukniach. Ja jestem ogromną fanką białych sukni. Ja też. Zawsze w tej bieli wygląda się świeżo. Ale okazuje się, że kto jest jeszcze przed ślubem, może się zainspirować, bo okazuje się, że te suknie białe można wykorzystywać kilkukrotnie, nie tylko na ślub, ale na przykład przed ślubem sobie chodzić gdzieś na plażę, a potem ślub na plaży, albo najpierw ślub, a potem z kolei gdzieś na jakąś wielką galę. I tak jak to robią właśnie gwiazdy światowego. Wydaje mi się, że to dobry aktor. Więc... Nasz wydawca Mr. White mówi, że to byłby właściwy człowiek we właściwym miejscu. Ja tam lubię, powiedział Marcin Porębiński. Nic, już wszystko opowiedziałam, ale ja wszystko? W kuchni widzę, że Kuba tam aż przebiera.